zrobić, stary. Minimum szacunku. Minimum. Mamy. Słuchajcie, zobaczcie, co się wydarzyło w ogóle. Ja uważam, że to jest jakaś, stary, myślałem, że to jest przeróbka. Ja też. Ale nie jest to przeróbka. To taka rzecz paintowa. Ale inaczej, że... To wygląda nawet tak. Wygląda jak wklejone. Dobra przeróbka. Dobra, dobra, ale patrzcie, słuchajcie, no to wam coś pokażę w takim razie. Na kanał Boxdel, oczywiście reklamówka po raz kolejny, ponieważ jestem osobą, nie ukrywam, lekko atencyjną. Ale tylko lekko. Tylko lekko. Nie, tutaj wrzuciłem sobie dzisiaj krótkie newsy. One zrobiły fajne też wyświetlenia, bo in real time jest 240 koła, to jest nieźle. I tutaj pokazałem właśnie z dwóch perspektyw to, stary. Jedna perspektywa to jest taka i rzeczywiście coś tu kurwa jest, że są te... Fakt, że i jest jeszcze jedna perspektywa. Zrobił jakieś billboardy z multim i zrobi tam... Tak, o. I właśnie wydaje mi się, że to... To będzie real. I wydaje mi się... To jest real. Nie, wydaje mi się, że to jest chyba real. A to były wrzucali zdjęcia w komentarzu. Tak, tak. Jaki sobie robili z tym billboardem. Tak. No i oczywiście, dobra, akurat to śmieszne i że to w twoim mieście udało mi się. No właśnie trochę nie udało, bo to kurwa w Warszawie jest. Napisał Multi. Z tego wszystkiego zapomniałem otagować autora zdjęcia, skrzat. No i chyba Multi też sprawdził, czy to jest bait, czy nie, więc kurwa chyba nie. Ale moi drodzy, od razu może przejdźmy do... Drugiego newsa. Do drugiego newsa, no bo inaczej, albo nie, wypowiedzmy się na ten temat. Jeżeli takie coś powstało, czy nie uważacie, że to może być Team X, który jest trochę, już można powiedzieć, zjebany zasięgowo? Natsword. Tak, i patrzcie, ja wam teraz podam w ogóle idealny pomysł na rozpierdolenie, żeby Team X 3, aktualnie słabszy skład od Natsword, mógł wywindować się na wyższą pozycję. Oni powinni wykorzystać dramę Natsu z Multim, gdzie Natsu jest na totalnie przegranej pozycji, bo oni też tam pierdolą, nie ukrywajmy, głupotę, stary, i no, każdy szanujący się stary użytkownik internetu powie to samo co ja. I teraz Team X3, z racji tego, że Natsu World, nie, podobno ich tam straszyło w tym domu X i nie wyszedł ten odcinek. Nie wiem, słyszeliście. Było takie, że napad i że to oni tam płakali do kamerek, że... No oni przecież za story powiedzieli. A to przecież można się domyślić, kto to robił. I teraz oni powinni się zemścić i na przykład, stary, podgryzać Natsword, że na przykład Team X3 powinien wziąć sobie stronę Multiego i powinni zrobić takie wojny, kurwa, wiesz o co chodzi, że nawet pod szyldem jednej agencji oni się leją, bo i tak chodzi o wyświetlenia, kurwa, i tutaj, stary, nie ma co ukrywać. A są pod szyldem tego... Oba projekty są pod szyldem jednego patronu, okay. Nie? Spotlight Agency. Nie? A to nie jest troszeczkę tak, że oni mają psychy na to? Co zresztą widać po Natsword, ile oni muszą dawać odpowiedzi i pewnie w Teamie X3 jest tak samo? Kurwa. Oni biorą to wszystko strasznie personalnie i mega, i mega się tym przejmują i wiesz, pewnie patrzą na wynik. Ale... 7 ludzi nawala content prawie codziennie i robią... Mi się wydaje, że mają złe community, żeby coś takiego zrobić, że tam by nie zrozumieli tego. Tak. I by były jakieś takie mega dramy. Mega dramy, no ale właśnie, kurwa, no nie wiem, ja bym tak zrobił, nie? No ale kurwa, ty tworzysz dla innej społeczności. No, znaczy, tak, oni, tak. Jeśli by się chcieli przebić, to na pewno bardziej kontrowersyjnie by musieli za czym działać i odpierdalać, na przykład, nie wiem, wpierdalałem się na chatę i robię graffiti, multi-król, stary, na taki mega tutaj, rozumiesz, co chodzi. Ej, ale przecież trzeba powiedzieć sobie jedno, że w Team X3 są, ten Kuba Tutu, jest tam taki ziomek na przykład, ja widzę, że on jest taki, kurwa, lekko odklejony, on tam próbuje się przedrzeć, ma jakieś kontrowersyjne wpisy na Twitterze, on by był, że... Mi się wydaje, że to nie jest do końca tak, jak poszedł taki stereotyp, że Team X3 jest stworzony dla tej takiej społeczności, żeby przejąć tych dziecioków, nie? Tylko, że oni to są obie grupy, które chcą działać na tym samym takim fajnym młodzieżowym stylu, nie? Bo ten Team X3 się trochę przebijał ostatnio. A to nie jest tak, że oni mają wyrobioną po prostu publikę z Teamu X2? I to nawet nie jest tak, że wiesz, że to nawet nie jest tak, że tworzysz podmłodszą publikę, tylko że poprzedni team tworzył podmłodszą publikę, zatem automatycznie starsi nawet nie chcą zobaczyć prób nowego teamu, zwłaszcza jeżeli nowemu teamowi nie idzie jakoś super lepiej, jeżeli nie robią nic ciekawego. Okej. No nie wiem, w każdym razie w sumie też mnie to trochę już pierdoli. Bo już mnie, szczerze, zmęczy mnie ten temat. Mega zmielił mi głowę ten temat. Zobaczmy James. Nie, słuchajcie, zanim obejrzymy to, no to słuchajcie, mamy mega newsa też kolejnego, który jest swoją drogą mega mocny i nie wiem, czy powinniśmy go już teraz...